spotykamy się na warsztatach kulinarnych Graty Taty. Tata z dziećmi gotują na żywym ogniu. Dzieci przygotowują potrawy dla taty, a tata dla dzieci. No, menu jest dosyć szerokie, od podpłomyków, przekąsek, przez bruschettę, steki, na które cały czas czekamy. Też był łosoś, były steki i były jeszcze salsy. Właśnie podpłomyki, ketchup, jeszcze nie pamiętam, jak to się nazywało. Pogoda nam dzisiaj wspaniale dopisała. Jest ciepła jesień. Troszkę postraszyło nas deszczem, ale takiej pogody się nie boimy, ponieważ to jest prawdziwe gotowanie na świeżym powietrzu. Przez chwilę pokropiło, ale dodało to kolorytu całości imprezy. A teraz bardzo fajnie nam potrawy wychodzą, także słoneczko jest, pogoda dopisała. No, jak to na ognisku, wszystkiego trzeba spróbować. Grill nie zgasł, ale był moment wątpliwości. Ale tu nasz główny ogniomistrz bardzo ładnie tu ogarnia sprawę i... Dania są bardzo dobre, smaczne, mi smakują, są inne, bo nigdy takich jeszcze nie jadłam. Nie jadłam nigdy na patykach rzeczy, nie jadłam nigdy na takich mięsa na patykach. A takie mięso jakby na patyku. Trzeba tego spróbować. Ponieważ ogień daje ten smak umami, a wszystko, co się przygotowuje na świeżym powietrzu, smakuje o wiele lepiej. Także zapraszam na zewnątrz.